Rozłóż na czynniki. 40c do trzeciej odjąć 5d do trzeciej. Takie mamy zadanie. To tu sobie to przepiszę. I to, co mi się tutaj od razu nasuwa, pierwsza rzecz, którą zauważam, jak patrzę na to wyrażenie, to, że mogę tutaj wyciągnąć piątkę przed nawias, dlatego że oba te czynniki liczbowe to się dzielą przez 5. Bo 40 to jest 5 razy 8, to napiszę to od razu, odjąć 5d do trzeciej, czyli mamy tutaj rzeczywiście wspólny czynnik, który mogę wyciągnąć przed nawias. I jak wyciągnę piątkę przed nawias, to co mi zostanie w nawiasie? Z pierwszego zostanie mi 8c do trzeciej, a z drugiego zostanie mi d do trzeciej po prostu. Teraz następna rzecz, którą tutaj można zauważyć, jest następująca. Co to jest 8c do trzeciej? 8c do trzeciej to jest to samo, co 2c podniesione do potęgi trzeciej. Dlatego, że 2 do trzeciej to jest 8, no a c do trzeciej to jest c do trzeciej. Czyli 2c podniesione do potęgi trzeciej da mi 8c do trzeciej. To przepiszę bez zmian, d do trzeciej. I tutaj widzimy, że mam teraz w nawiasie różnicę trzecich potęg, różnicę sześcianów. No i jest taki wzór skróconego mnożenia, z którego teraz sobie skorzystam, który pozwala rozłożyć na czynniki różnicę sześcianów. Przypomnę ten wzór, no bo możesz go nie znać, jak znasz to bardzo dobrze. I ten wzór jest taki, że jak mamy, tu nawias jest niepotrzebny, jak mamy a do trzeciej odjąć b do trzeciej, to jest równe a odjąć b razy a kwadrat dodać a razy b dodać b kwadrat. Taki jest ten wzór. No jak mi nie wierzysz, to możesz wymnożyć to, co mamy tutaj po prawej stronie. I tutaj będzie dużo tych składników, ale prawie wszystkie się skrócą oprócz dwóch, oprócz tych, które tutaj są po lewej stronie. I okaże się rzeczywiście, że rzeczywiście ten iloczyn tej po prawej stronie jest równy a do trzeciej odjąć b do trzeciej. No i dla porządku przypomnę też drugi wzór, który akurat tutaj nam się nie przyda, ale też warto może sobie przypomnieć przy okazji, że również można jako iloczyn zapisać sumę sześcianów. I ten wzór jest bardzo podobny. Różni się tylko znakiem w tych miejscach, gdzie b występuje w nieparzystej potędze, czyli tutaj będzie z minusem. Tutaj, gdzie jest kwadrat, to zostanie taki sam znak z plusem. Po prostu te dwa wzory różnią się tym, że jak zamienimy b na minus b, to tam, gdzie jest nieparzysta potęga b, to znak się zmienia. Tam, gdzie jest parzysta potęga b, czyli tutaj w tym miejscu, znak się nie zmieni. Więc ten wzór też warto pamiętać, mimo że tak naprawdę są równoważne. Wystarczy pamiętać jeden z nich, a drugi już od razu jest po prostu jego pewną modyfikacją. No ale tutaj skorzystamy z tego pierwszego. Z tego pierwszego wzoru na różnicę sześcianów, którą można zapisać właśnie w postaci takiego iloczynu. No to skorzystajmy z tego wzoru. Czyli to moje wyrażenie zapiszę w takiej postaci, że tutaj będę miał 5. No i teraz zapiszę to jako iloczyn. Może wezmę to różnymi kolorami. I teraz mam pierwsze potęgi, czyli tutaj będę miał 2c odjąć d. Odjąć d. A teraz muszę zapisać tutaj 2c do kwadratu. 2c do kwadratu to będzie 4c kwadrat. Czyli tutaj mam 4c kwadrat. Dodać a razy b. A to jest 2c, może ja tutaj podpiszę. To jest moje a, tutaj w nawiasie. A d to jest moje b. To jest moje b z tego wzoru. Czyli tutaj mam dodać a razy b, czyli 2c razy d. No i wreszcie tutaj w ostatnim miejscu mam b do kwadratu, czyli d do kwadratu. No i rozłożyłem na czynniki to moje wyrażenie. To jest 5 razy 2c odjąć d razy 4c kwadrat dodać 2cd dodać d do kwadratu. Skorzystałem z tego wzoru skróconego mnożenia. Zauważyłem, że tutaj można właśnie sprytnie to zrobić, zauważając, że da się z tego wzoru tutaj skorzystać.